Cześć, witacie Detailingowy Dziadzia. Dzisiaj trzy rękawice z AliExpress od MyFrienda. Dwie zakupione za 5,60 od sztuki. Tak, taka cena. Kolejna 7,50. I najgorsze jest to, że kurczę, chciałem kupić kolejną taką za 7,50. Zaoszczędziłem złotówkę, przyjechały trochę mniejsze i z krótszym włosem. Najgorsze jest to, że kupisz taką nawet za dychę i nie wiesz, co trafisz, bo może ci przyjechać ta właśnie za 5,60. Więc tutaj, jak to na AliExpress, loteria. Mnie się udało, drugie już takiej nie dorwałem. Próbowałem kiedyś zamówić 10, to w ogóle sprzedający mnie olał. Kasę zwrócił i to wszystko. Dobrze, teraz tak, co do samych rękawic. Jeżeli chodzi o rękawice, wykonanie no średnie. Tutaj nie wymagajmy, wiadomo, gdzieś tu nitka puści, to trzeba przyszyć. Tutaj przy tej też mi gdzieś puściło, tutaj trzymanie. Żona mi kochana przyszyła. Więc no wiadomo, nie są to rękawice za milion. Co do tej za 7,50? Na chwilę obecną, jak dla mnie, nie ma konkurencji. Nie ma szans. W ogóle ten mięsisty, gruby, sztuczny włos jest poezja. Wyczesywanie fantastyczne. Oczyszczanie się z brudu po myciu właściwym perfekcyjne. Naprawdę, rewelacja. Mycie właściwe tą rękawicą fajne, spoko. Można nią myć, naprawdę rewelacja. Niektórzy lubią nawet takie rękawice, fajnie. Ja osobiście nie przepadam. Do zakamarków bomba. Rewelacja, tu się sprawdza, pełna kontrola nad rękawicą, tu masz jeszcze podziałeczkę na paluchy. Pełna kontrola nad rękawicą, zakamarki, felgi jak najbardziej. U mnie one służą do innych akcji. Ta za 7,50, bardziej tłusta. Zarzucam sobie na przykład kwaśną pianę po umyciu właściwym oczywiście. I żeby sobie odmulić trochę lakier, szuram tą rękawicą. Ewentualnie jakieś preparaty do usuwania włosków, też właśnie ona mi do tego służy, do jakichś produktów zasadowych. Te dwie mniejsze, z krótszym włosem, służą mi do deironizera, ewentualnie tar removera. Może już widziałeś na niektórych filmikach, jeżeli śledzisz mój kanał. Spryskuję sobie rękawicę preparatem. Jeżeli deiron już powiedzmy przestał pracować, bo to widać, spryskuję sobie ponownie na rękawicę i wzbudzam go na lakierze właśnie szurając sobie tą rękawicą. Ewentualnie później jeszcze można potraktować pianą i znowu szuramko, więc no, każdy ma jakiś swój sposób, że tak powiem, na życie detailingowe. Dla mnie te rękawice są niezbędnym akcesorium w moim wyposażeniu i czy się zastanawiasz się, czy je kupić, bez wahania. Naprawdę są warte każdej złotóweczki, moim zdaniem. Ja już nie będę przymulał. Zapraszam Cię do dalszej części filmiku. Zobacz, jak fajnie wygląda szuranko tymi tanimi rękawicami od MyFrienda.